Dziękuję również za zaproszenie. Po raz pierwszy mam przyjemność mówić do audytorium w IFISPAN. Tym większa przyjemność. Zresztą no, związane z nazwiskiem Staszica, tak? To jest pewnym paradoksem, bo Staszic to rodzony wielkopolanin, narodzony w Pile, wyświęcony w Poznaniu, natomiast zanim zdążył, tak, być ministrem stanu, czy wiceministrem edukacji, czy oświaty, teraz nie wiem w tym momencie, jak to było tytularnie, oświaty, tak, w Królestwie Polskim, zatem te związki są tutaj cały czas gdzieś poznańczyków odwiedzających Warszawę podtrzymywane. Rzeczywiście w chwili obecnej Uniwersytet Adama Mickiewicza, niegdyś zwany Uniwersytetem Poznańskim, zatem całkiem podobnie do warszawskiego, dopiero w latach 50., tak, jakby ta nazwa, jakaś tam nowa tradycja i towarzysząca oczywiście została uruchomiona. Wykład, o którego sporządzenie i wygłoszenie zostałem poproszony, ma być w moim zamyśle przynajmniej, tak jak też zrozumiałem intencje dr Ewy Majewskiej, przede wszystkim pewną mapą, tak, więc postanowiłem w pewnym sensie wykonać pewną taką pracę bycia intelektualnym kartografem, tak, i rekonstrukcji pewnych podstawowych, po pierwsze pojęć, ich historycznego zakotwiczenia i pewnych też konsekwencji tychże pojęć, idąc w kierunku krytyk, które jednakowoż jakby zostawię otwarte już w tym momencie, bo tak jest skonstruowany przedmiot, że Państwo będą zajmować się nimi już na kolejnych spotkaniach z tak wspaniałymi gośćmi, jak wspomniany dr Krzysztof Nawratek czy dr Monika Bobako, tak, i kilka innych równie ciekawych osób. Na samym starcie, Szanowni Państwo, może chciałbym zadać pytanie. Ja nie wiem, na ile otrzymam odpowiedź jakąś tam wiążącą od Państwa. Natomiast na ile Habermas jest Państwu znany jako myśliciel? Jakby na ile on jest już takim troszeczkę być może nobliwym starcem, reprezentantem którejś tam wersji teorii krytycznej, no zastąpiony już przez jego młodszych uczniów, cały czas może w Polsce troszkę mniej znanych, ale jednakowoż, tak? Na ile jest to więc teoria jakby w jakiś tam sposób przynależąca silniej do historii idei, historii filozofii, historii socjologii, a na ile jest to cały czas myślenie, które jest traktowane jako relatywnie współczesne? Czy ktoś ma jakieś oceny w tej kwestii? To znaczy, ja na przykład na studiach magisterskich od Habermasa omawiałam właśnie kontekście historii idei. Czy był gdzieś tam w programie filozofii, więc dla mnie to jest coś całkiem dzisiejszego. Aha, rozumiem. To już nie jest myśliciel współczesny. Tak. Jeszcze ma szczęście żyć. Natomiast rzeczywiście, no Habermas, dobrze, to jakby jest w pewnym sensie dla mnie istotna odpowiedź, tak, jakby. Ale abstrahując już od tego, tak, ja też od razu przyznam, Szanowni Państwo, że dla mnie ten wykład też jest w pewnym sensie podróżą w przeszłość, bo tymi problemami, o których dzisiaj chcę mówić, w zasadzie się już od kilku lat tak żywiej nie zajmuję. W momencie, w którym domknęliśmy wspomnianą książkę, ja w zasadzie porzuciłem to poletko, zacząłem nowe rzeczy. Od kilku lat zajmuję się troszeczkę innymi problemami i te problemy już też nabrzmiewają u mnie intelektualnie. Powinienem je przepracować i zakończyć pewien większy projekt i już mam jakby zupełnie nowe pomysły. Także to jest też taka opowieść, która polega na cofnięciu się przeze mnie samego w takie rejony, które mnie w jakimś tam sensie kształtowały, bo rzeczywiście, tak, jednym z głównych pól, które mnie kształtowały intelektualnie, była szeroko rozumiana teoria krytyczna od myślicieli, no, takich jak jeszcze powiedzmy no, znani, tak, Adorno, Horkheimer, czy ci mniej troszeczkę znani, Wittfogel, oczywiście Marcuse, tak, jako jeden z najważniejszych, po późniejszych, tak, typu Habermas, czy Wilczek Honet i tak dalej. Tak? Natomiast jest to jakiś tam powrót w przeszłość. Po tym nie do końca zgrabnym zagajeniu, no, chciałbym, Szanowni Państwo, żebyśmy już przeszli do kwestii kluczowych. Tak? Jakby, po pierwsze, Szanowni Państwo, czy Habermas w ogóle jest też znany jako figura intelektualna? Tak? Jakby z uwagi na to, że on dzisiaj poddawany bardzo licznym krytykom, tak? W zasadzie też jest w pewnym sensie takim ucieleśnieniem jako człowiek pewnych napięć dwudziestowiecznych, tak? Od lat w zasadzie 40. do lat 2000, tak? Możemy powiedzieć.
No i jednym z najwybitniejszych intelektualistów, tak? Oczywiście od pewnego momentu posądzany o daleko posunięty reformizm, tak? O to, że jego myśl w zasadzie stała się kryptokonserwatywna i o kilka innych grzechów, które mogłaby mu zarzucać i zarzucała taka bardziej radykalizująca lewica. Zresztą te wątki będą się pojawiać w tych perspektywach późniejszych, tak? Natomiast trzeba pamiętać o jednym, że Habermas młody, szanowni państwo, był z kolejną umysłem posądzanym o radykalizm, tak? Jakby jeszcze w latach 50. kiedy przeszedł do pracy w Instytucie Badań Społecznych we Frankfurcie nad Menem, dość entuzjastycznie odnosił się do niego Adorno, ale już Horkheimer, tak, który no, uważał, tak, Habermasa za potencjalnego, niebezpiecznego radykała, dość negatywnie go oceniał, tak, i odetchnął, kiedy sam Habermas postanowił odejść z Instytutu, zresztą odejść dlatego, by skończyć rozprawę, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, tak, i kończy ją, szanowni państwo, u jednego z niewielu otwartych marksistów w Republice Federalnej Niemiec, wówczas u Wolfganga Bentrota, któremu zresztą przemiany strukturalne, te nadesłane przez panią doktor Majewską państwu dedykował, tak, ta dedykacja jest też dość istotna, bardzo, bardzo symboliczna w książce, tak? Oprócz tego co? No, był aktywnym członkiem SDS-u, czyli Socjalistycznego Związku Studentów Niemieckich, tak? Aktywnie działał w sferze publicznej, aktywnie protestował już w 1953 roku przeciwko no, dość niebezpiecznym rewizjonistycznym tendencjom w kontekście przepracowywania spuścizny faszystowskiej w Niemczech, ten słynny esej przeciwko Heideggerowi. W latach 60., w 66. był jednym z niewielu intelektualistów niemieckich czy zachodnio-niemieckich, którzy tak otwarcie, w tym przypadku z Herbertem Marcuse, protestowali przeciwko wojnie w Wietnamie i tak dalej. Tak? Jakby, może nie będę już wprowadzał też w tym momencie w te wątki związane, dlaczego rozczarował się do kontrkultury. Tak? Jakby, to pewnie już jest wątek szerzej znany, natomiast jakby trzeba pamiętać o jednym, że sam Habermas był troszeczkę bardziej gorącą głową, czy gorętszą głową, tak, jakby mając te lat 30 niż w wieku lat 70, kiedy to w zasadzie jego narracje o sferze publicznej w zasadzie są dzisiaj niekiedy no, zaskakujące, szczególnie te wątki, do których ja też szerzej nie nawiążę dzisiaj, chociaż zasygnalizuję, mianowicie problem religii w sferze publicznej, tak, jakby to jest też dość osobliwe rozstrzygnięcie. Ale dobrze, do rzeczy. Ja bym chciał po pierwsze, szanowni państwo, omówić ten kontekst i w zasadzie ideę sfery publicznej od strony po pierwsze takiej pojęciowo-modelowej i z drugiej strony skupić się na historycznym kontekście jej powstania, tak, i pewnej ewolucji. I to jest to, czemu państwo mieli się przyjrzeć w trakcie lektury, więc tutaj jakby nie będę dokonywał takich bardzo drobiazgowych, faktograficznych, pozytywistycznych, tak, w sensie historycznym rekonstrukcji, raczej postaram się jakby pewne ogólne procesy przedstawić, które obrazują, tak, te wcześniej powzięte założenia teoretyczne czy modelowe. Natomiast jakby, żeby mówić w ogóle o źródłach jego zainteresowania sferą publiczną, trzeba wyjść od tego, że one wyrastały oczywiście z takiego naturalnego zainteresowania Habermasa ideą demokracji i to jest połowa lat 50., rok 55 dokładnie, kiedy to Habermas troszeczkę wcześniej przeprowadza takie szeroko zakrojone i o dziwo, jak na tego badacza, empiryczne w sensie socjologicznym badania nad świadomością polityczną frankfurckich studentów, tak? I do tych badań sam przygotowuje pewną własną, autorską, normatywną koncepcję demokracji, która jest z dzisiejszej perspektywy dość oczywista, natomiast wówczas oczywista nie była, bo była to demokracja partycypacyjna, taka per se, tak? Sensu stricte, bardzo mocna, normatywna wizja uczestnictwa w porządku demokratycznym i oddolnym nadzorze w ramach tego porządku. I ta koncepcja wzbudziła w instytucie już pewien niepokój, tak? Wspomnianego Horkheimera chociażby, który na tej podstawie i na podstawie takiej, że dość często poszukiwał inspiracji w myśli otwarcie marksowskiej, Habermas no, traktował Habermasa jako umysł nazbyt gorący. Zatem jakby ten opracowanie Student und Politik, tak, jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo ważne w kontekście pewnych zainteresowań. Tak. Dalej, szanowni państwo, no, drugim momentem jest w zasadzie zapoznanie się też z pracami Hannah Arendt, szczególnie z kondycją ludzką, która jest jakoś tam w prosty sposób zrekonstruowana jako źródło idei sfery publicznej, oczywiście z zupełnie innymi konsekwencjami teoretycznymi, które z tego wyciąga Habermas w porównaniu z Arendt, natomiast korzystają z tego samego antycznego kośćca. Tak? To są pierwsze karty zresztą,
które, z którymi Państwo mieli się zapoznać, nie wiem, piąta strona tego tekstu, tak? Zresztą przytoczę tutaj krótko, tak? Jakby chodzi o kategorie pochodzenia greckiego, które do nas dotarły ze stemplem rzymskim. W strukturze greckiego miasta państwa istnieje sfera polis, pozostająca we wspólnym władaniu, tak? I to jest ta sfera koine, czy koinonia, tak? Jako wspólnoty, wolnych obywateli. Ściśle odgrodzona od sfery oikos, tak? Czyli przestrzeni gospodarstwa domowego, w której każdy może mieć własne, przez siebie urządzone miejsce, idia. Tak? To jest ten synonim prywatności, zresztą od idia pochodzi późniejsze sformułowanie czy pojęcie idioty, tak? Jako człowieka zamkniętego pierwotnie tylko i wyłącznie w przestrzeni prywatnej. Życie publiczne, bios politikos, toczy się na rynku, na agorze, ale nie miejsce jest tu wiążące. Tak? Czyli od razu mam zastrzeżenie, że lokalność i osadzenie jest bardzo istotne, ale nie jest warunkiem, jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym. Możemy też lokować, tak, ideę sfery publicznej w takiej przestrzeni metaforycznej, tak, że ona jest jakby raczej pewnym opisem procesów politycznych, a nie tylko i wyłącznie przywiązania do konkretnego, historycznie określonego miejsca. Dalej, Szanowni Państwo, tutaj od razu widać, co jest osią, tak, jakby powstania sfery publicznej. To jest pewne wadzenie się, możemy powiedzieć, między tym, co prywatne, a tym, co publiczne. Tak, jakby takie tarcie. Nie wiem, na ile bym nadużył tutaj jakby interpretacyjnej idei, czy w zasadzie metody dialektycznej, tak, ale to właśnie ma być pewne dialektyczne tarcie, proces historyczny, który doprowadza do wytworzenia pewnego buforu, który powstaje między tym, co zdefiniowaliśmy sobie w toku rozwoju historycznego jako prywatny porządek, prywatną przestrzeń i to, co stało się tym, co określamy dzisiaj już, tak, nowoczesności jako publiczne, tak? Natomiast tutaj też chciałbym to osadzić nieco szerzej, bo to jest jeden z leitmotivów w zasadzie w myśleniu Habermasa, tak? Jakby ta opozycja prywatno-publiczna, w zasadzie później odwzorowana w jego antropologii filozoficznej, koncepcji człowieka, też jakby w reinterpretacji marksizmu, też w tych wszystkich nawiązaniach dotyczących do Kolberga, w fazach rozwoju moralnego, polemikach z Gilligan i tak dalej, tak? Jakby to następnie ekspanduje, rozszerza się w zasadzie na całą myśl habermasowską, tak? Natomiast jakby tam mamy taką post-heglowską, prostą konstatację, tak? Że indywiduacja następuje tak naprawdę w procesie socjalizacji, tak? Że jakby poza społeczeństwem nie odnajdziemy człowieczeństwa, tak? Jakby ludźmi stajemy się tylko w procesie kontaktu z innymi. Tutaj medium zapośrednictwa